Chodź, pokorze ci czynę, moja miłość jest. Dla ciebie zabiję. Nie no, zabiję tego psa. Jurek, to ty? A jesteście już? Co ty wyprawiasz? Miałeś tylko na nas chwilę poczekać. No, pomyślałem, że skorzystam z ciepłej wody, bo chyba o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie. Faktycznie, będzie o ciepłej wodzie, ale o jej skutecznym i szybkim podgrzewaniu. Wychodź już, tylko szybko. A możesz podać mi ręcznik? Jurek. Dobra, dobra. Zaraz wychodzę, zaczynajcie beze mnie. Ciekawe jak, czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi. Odcinek trzeci. Ciepło, cieplej, gorąco. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie pokażemy, jak działa i powstaje przepływowy ogrzewacz wody. Ty to już chyba sprawdziłeś, co? Oj, no nie bądź taka złośliwa, dobra? No dobrze już. Pokaż, jak wygląda to urządzenie. Jest małe, estetyczne i co najważniejsze, można je samemu zamontować. Dla mnie, laika, to urządzenie wydaje się szalenie skomplikowane, ale zapewniam, że jest bardzo proste w użytkowaniu. Przyjrzyjmy się procesowi produkcji. Produkcji. No i jesteśmy. Te maszyny robią elementy przepływowych ogrzewaczy wody. Ciekawe, jak to wygląda dalej. Chodźmy zobaczyć. Zanim zobaczymy dalej, jak powstają przepływowe ogrzewacze wody, to zostańmy chwilę przy wtryskarkach. Po montażu odpowiedniej formy i użyciu właściwego tworzywa sztucznego, z wtryskarek wyjmowane są gotowe elementy grzałki potrzebne do produkcji ogrzewaczy. No, pozostaje jeszcze zaślepienie otworów ultradźwiękami, ale przejdźmy już do serca ogrzewaczy przepływowych, czyli spiral grzejnych. Zbudowane są z drutu chromoniklowego, który początkowo zostaje skręcony, a później wygięty w kształt litery U. Taka spirala jest uzbrajana w końcówki, żeby później trafić do wyżarzania, podczas którego drut osiągnie temperaturę około 700 stopni. A mówiłem ci, że mam serce równie gorące jak te spirale grzejne? Jurek, wyjdź z kadru. Wyżarzanie spirali przez podłączenie jej do prądu jest niezwykle ważne, ponieważ drut później nie odkształca się i co najważniejsze, ogrzewacze osiągają znacznie dłuższy czas pracy. Po ostygnięciu spirale trafiają na kolejne stanowisko, gdzie ręcznie montowane są osłonki ceramiczne, styki, uszczelki oraz przykręcany jest dekiel. Każda gotowa grzałka jest oznakowana, dzięki czemu można odtworzyć jej historię. W czasie, gdy składane jest serce ogrzewaczy, równocześnie na innych stanowiskach montowane są baterie, których można używać zarówno w domu, jak i w różnego rodzaju lokalach użytkowych. Wylewki, pokrętła czy perlatory wykonane są z odpowiednich, trwałych i atestowanych tworzyw sztucznych. Dzięki temu nie ulegają korozji i nie odbierają ciepła z ogrzewanej wody. Zaraz, zaraz. Gdzie się podział Jurek? W tym urządzeniu za mną testowane są wybiórczo części ogrzewaczy wody i to pod podwójnie większym ciśnieniem niż to, które mamy w kranach. Jeżeli nic nie cieknie, nie wybucha, to znaczy, że zostały dobrze zrobione. Innym elementem ogrzewaczy są baterie. Mogą być zrobione z tworzyw sztucznych bądź z metalu. Te tworzywa sztuczne też mogą udawać metalowe. Te metalowe są wykonane z metalu w całości, łącznie z takimi głowiczkami. Jak skonfigurujemy nasz ogrzewacz wody, zależy od naszych potrzeb, możliwości finansowych. Zostawmy baterię i dokończmy tok produkcji ogrzewacza. Na kolejnych kilku stanowiskach do grzałki dołączane są przewody i montowane są styki. Przykręcana jest obudowa, która wcześniej została odpowiednio opisana. I wreszcie każdy ogrzewacz zostaje skontrolowany. Sprawdza się tu szczelność, pobór prądu, czy ogrzewacz działa prawidłowo i odpowiednio szybko się załącza. Teraz pozostaje tylko założyć obudowę, zapakować i ogrzewacz może już trafić na półki sklepowe i do użytku. Skoro już wiem, jak robi się ogrzewacze wody, to wezmę teraz jeden, który dopiero co został wyprodukowany. Jest świeżutki, jak dopiero co wypieczony chleb
i pójdę z nim do eksperta, aby dowiedzieć się, co ten będzie miał o nim do powiedzenia. Zdaniem eksperta. Przedstawiam Państwu naszego eksperta, pana inżyniera Henryka Woldańskiego. Zanim jednak wypytam Pana o interesujące mnie szczegóły, chciałbym się pochwalić, że samodzielnie założyłem ogrzewacz wody i to w bardzo dobrym czasie. Wracając do naszej rozmowy, Panie inżynierze, na jakiej zasadzie działają te urządzenia? Tego typu urządzenia są bardzo proste w działaniu. Składają się z dwóch podstawowych elementów. To jest z bloku grzejnego i z łącznika przepływowego, który po otwarciu zaworu ciepłej wody załącza napięcie do skrętki grzejnej przy uzyskaniu efektywnego przepływu wody. W bloku grzejnym znajduje się skrętka grzejna wykonana z drutu oporowego, która jest bezpośrednio obmywana przez wodę, dzięki czemu sprawność energetyczna tego typu ogrzewaczy jest bardzo wysoka i wynosi około 98%. Ale ciśnie mi się na usta pytanie, jak to się dzieje, że skoro ta woda przepływa przez tą skrętkę pod napięciem, ta woda nie kopie? Na świecie nie jest spotykana woda o niższej rezystywności, czyli oporności właściwej niż 1300 ohmów na centymetr. W związku z czym budowa bloku grzejnego i całego ogrzewacza jest tak wykonana, że na odpowiedniej długości kanałów napięcie zasilające skrętkę grzejną jest gubione praktycznie do zera. Czyli to jest bezpieczne? A to są urządzenia absolutnie bezpieczne. Absolutnie. Widzę na stole różne rodzaje urządzeń. Czym one się różnią między sobą? Ten ogrzewacz jest ogrzewaczem tak zwanym bezciśnieniowym, montowanym bezpośrednio nad zlewozmywakiem lub umywalką. Zaletą tego typu ogrzewacza jest to, że po otwarciu zaworu ciepłej wody, która doprowadzana jest do ogrzewacza, ciepłą wodę na wylewce uzyskuje się bezpośrednio po otwarciu tego zaworu. A tak. Natomiast tego typu ogrzewacz to jest ogrzewacz zamknięty. On może być montowany pod zlewozmywakiem lub pod umywalką. Przed uzyskaniem ciepłej wody wymagane jest spuszczenie pewnej ilości wody znajdującej się w rurze łączącej blok grzejny z wylewką. A proszę mi powiedzieć, bo są różne źródła pozyskiwania ciepłej wody, między innymi piecyki gazowe, bojlery. Jakie są plusy i minusy tych urządzeń? Jeżeli chodzi o ogrzewacze gazowe, ich użytkowanie wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Tymi zagrożeniami mogą być zatrucie tlenkiem węgla, ewentualnie niestety, ale zdarzają się wybuchy gazu czy piecyków gazowych. Pozostały jeszcze praktycznie ogrzewacze elektryczne, które w zasadzie są przeznaczone do uzyskiwania ciepłej wody w obiektach niewyposażonych w instalację gazową. I tutaj można rozróżnić ogrzewacze akumulacyjne wody i właśnie przepływowe ogrzewacze, o których tu mówiliśmy. Które są lepsze? Bardziej ekonomiczne są przepływowe ogrzewacze, w szczególności te ogrzewacze z gołymi elementami grzejnymi, mające bardzo wysoką sprawność energetyczną. Rozumiem, to porozmawiamy o pieniądzach. Ile kosztuje umycie rąk ciepłą wodą ogrzaną przez taki ogrzewacz? Więc w przypadku uzyskiwania ciepłej wody z przepływowego ogrzewacza wody otwartego, umieszczonego bezpośrednio nad zlewozmywakiem lub umywalką, i przy założeniu, że do umycia zużywamy około 1 litra wody, koszt umycia rąk wynosi nieco ponad 2 grosze. Bardzo dziękuję, panie inżynierze. Ta-dam, ta-dam! Ach, jestem z ciebie dumna. No i udało się. Pokażę wam jeszcze jeden bajer. Nie muszę korzystać z kurka, tylko sobie przekręcam. Komfortowe i w tych komfortowych okolicznościach żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejny odcinek programu Ciekawe Jak. Do zobaczenia. Do usłyszenia.